Wracamy z serią Food Truck Calling, oczywiście z naszymi partnerami, a więc Superbetem i Pyszne. No i na początek, nie wiem właśnie co mamy, stwierdzenie czy pytanie. Łukasz Skorupski jest pierwszym bramkarzem reprezentacji Polski. No właśnie. Dzień dobry. Ciężko powiedzieć, szczerze mówiąc. Bardziej pytanie do trenera. Chociaż wiadomo, że w ostatnich meczach myślę, że to udowodniłem, że mogę zastąpić Wojtka. I zobaczymy, co się wydarzy w październiku. Zagrałem ostatnio mecz z Chorwacją. Myślę, że zagrałem pozytywnie, mimo że przegraliśmy. Wiadomo, że najważniejsze są punkty, ale mówię tak indywidualnie, to myślę, że zagrałem mecz w porządku. Tak jak mówiłem, zobaczymy, co się wydarzy w październiku, co trener zdecyduje, ale myślę, że za każdym razem, jeśli trener mi daje okazję zagrać, to gdzieś tam staje i wykonuje dobre te zadania. No ale trener Michał Probierz powiedział przed tym zgrupowaniem, że trwa rywalizacja o bluzę z numerem 1 i jestem ciekaw, czy z wami rozmawiam na ten temat. Czy na przykład powiedział ci, słuchaj Łukasz, na razie dla mnie jesteś numerem 1. Albo... Ja myślę, że każdy dobry trener tak musi odpowiedzieć dziennikarzom. No, jak Wojtek był w kadrze, to wiesz, to od razu powiedział. Jak był Fabian w kadrze? No, ja pamiętam, że Paulo Sousa wtedy powiedział, że rywalizacja jest zakończona i że Wojtek Szczęsny jest... Pamiętasz to za Paulo Sousy? Pamiętam. No, on wtedy powiedział, że Szczęsny jest jedynką. A może faktycznie to nie jest dobre. To rozumiem, że trzymanie pod prądem jest lepsze dla ciebie. Ty musisz mieć bacika nad sobą. Znaczy, wiesz... Ja nie mam żadnej jakiejś tam presji. Tak jak ci mówiłem przed chwilą, staram się wykonać moje zadanie jak najlepiej w meczu, na treningu i pokazać trenerowi, że jestem w stanie być numer jeden w reprezentacji. Tak do tego podchodzę. Powiedziałeś, że zagrałeś dobry mecz z Chorwacją, no to nie sposób nie zapytać o ten rzut wolny. Czy w tamtej sytuacji dało się zrobić coś lepiej? Bo zawsze rozumiem, że to analizowałeś. Analizowałem to oczywiście, po każdym meczu analizuję moje tam gdzieś bramki, moje sytuacje i tak dalej. Powiem ci tak szczerze, byłem bardziej przekonany, że to był taki rzut wolny z 16 metra, że bardziej byłem przekonany, że mi uderzy tam, gdzie stoję. Gdzieś tam na siłę mi uderzy. No ale tak jak mówiłem w wywiadzie od razu gdzieś tam na szybko po meczu, że Modric jest jeden z najlepszych piłkarzy świata i ma ułożoną tak nogę, że nieliczni mogli tylko tam uderzyć, gdzie on uderzył właśnie. Się wyglądało może trochę, że byłem spóźniony, ale to był naprawdę byłem bardzo zasłonięty. Tam gdzieś ci dwaj zawodnicy, gdzie stali z Chorwacji, też byli przede mną, gdzie tam przeszkadzali mi. Ale wiesz, zawsze jest tak. Analiza pewnie twojego ustawienia muru, bo teraz na przykład Modric, nie wiem czy widziałeś, w ten weekend z Realem Sociedad miał rzut wolny z bardzo podobnego miejsca i uderzył w mur. Mur wyskoczył bardzo wysoko i wydawało się, że trajektoria... No, ale widziałem, nasz mur też bardzo wysoko wyskoczył. Mhm. Dużych zawodników mamy, bo tam był Benarek, Lewy, jeden był położył, Szymek był na ziemi, żeby po ziemi nie strzelił. No ja uważam, że on strzelił perfekcyjnie, tam gdzie mógł strzelić, tam tylko mógł właśnie strzelić tą bramkę. Wyglądało może, że byłem trochę spóźniony, ale też to była taka sytuacja, że ja czekałem do końca, gdzie on uderzy, bo tak jak mówię, że jakby on mi strzelił gdzieś tam w moją, w lewą stronę, gdzie stałem i jak ja bym na przykład poszedł szybciej tam, gdzie uderzył, to by moim zdaniem była bardziej moja wina, bo to by było tak, choćbym strzelił mój róg, nie? No tak. No, dlatego myślę, że... Moim zdaniem to była jedna z piękniejszych bramek z rzutu wolnego, jakie widziałem, szczerze mówiąc. Słuchaj, dopytuję dlatego, że wiem, że zawsze bramkarzy boli, jak puszczają bramki z rzutów wolnych, prawda? Bo to się wydaje, boli, że... Boli, bo to kurczę, wiesz, to są takie bramki gdzieś... Szczerze to już, no wiesz, no wiadomo, chcę się pomóc drużynie, ale tak jak mówię, wolę dostać bramkę nad murem, jak już mam dostać, niż mój słupek, nie? Tam gdzie spałem. Uderzył w same widły, tak mówiąc, wiesz, po piłkarsku i niestety przegraliśmy, no. A powiedz mi, kiedy ostatnio puściłeś z wolnego bramkę? Z Arkiem Milikiem. I to był ostatni wolniaczek, tak? To był ostatni wolniaczek z Arkiem Milikiem, ostatnia kolejka u siebie z Juventusem. Okej, Bologna i Juve. Ale wcześniej przed Arkiem to już długo temu, ci powiem szczerze. Okej, no to dużo czasu. To tym bardziej musiało boleć, jak Arek uderzył, no tak, bo to zawsze, no, wiesz. Bo pewnie na treningach parę razy mu wyjąłeś. No, Arek ma dobrą ułożoną też nóżkę, nie? No to wiesz, też się znamy z Górnika, to coś tam powyciągałem, nie? Parę razy. A z Arkiem masz kontakt w ogóle? No z Arkiem, znaczy tak ogólnie tak jakoś kontaktu na co dzień nie trzymam, ale jak jesteśmy gdzieś na kadrze, bo się gdzieś widzimy na meczu,
to sobie zawsze fajnie porozmawiamy, widać, że wiesz, tam jest znajomość, nie? No tak. Ta przyjaźń taka ze starych lat. A od kogo się dowiedziałeś, że Wojtek Szczęsny już kończy reprezentacyjną karierę? Od niego czy z internetu? Ja się dowiedziałem, jak dał z Instagrama, jak dał zdjęcie. Z Instagrama? Dał post. Ale ja ci szczerze ci powiem, podejrzewałem to. Aha. Wiesz, ja sobie tak z nim rozmawiałem też, jak byliśmy na tym Euro, nie? Wojtek mi powiedział, że gdzieś tam na treningu, dopytywałem się jako kolega, nie? Wiesz, dopytywałem się, Wojtek, jak tam sytuacja i tak dalej. Ja pamiętam, że raz mi powiedział, że Juntoli już mu powiedział, że ma nie wracać do klubu. Mhm. Ja mówię, no, jak masz nie wracać do klubu? Wiesz, tak trochę zdziwiony byłem, no bo dla mnie Wojtek to jest, i był, już był, można powiedzieć, że jedna z najlepszych bramkarzy jest w Serie A, co w tamtym sezonie, nie? Byłem naprawdę zdziwiony, no ale decyzja jest taką, wzięli decyzję zarząd Juventusu, Wojtek podchodził do tego, trochę też był bardzo zdziwiony, ale też, wiesz jak to Wojtek, też miał luz co do tego, nie? Tak. No i ja tak mówię, kurczę, że tak sobie gadałem z Kacperem, mówię, że on nie skończył, kurczę, kariery. I skończył, nie? Ale, bo to, że nie będzie grał w kadrze, to pewnie rozumiem, że przed meczem z Francją już wiedziałeś. No bo to były, pamiętasz, tam był taki temat, że Wójtek... Przed Francją, że ja wiedziałem, że będę grał? No nie, w sensie, że jak już dowiedziałeś się, że będziesz grać z Francją, to pewnie już wiedziałeś, że Wojtek w kadrze już nie będzie grać, prawda? Że już... Szczerze? No. Też nie? On tak mówił, on tak mówił. A ty mu nie wierzyłeś? Ale kurczę, jakoś tak, wiadomo, Grosik mówił, że ostatni mecz, pożegnał się. Aha. A Szczena nie jest, Szczena cichy, cichy, gdzieś tam z tyłu. Grał te mecze, potem z Francją nie grał, nic nikomu nie powiedział. To mówię, kurczę, może on serio nie będzie kończył. Potem tam jakieś wywiady wyszły, że on może, wiesz, nie skończy. Po Euro pamiętam. No i wiesz jak to Wojtek, nie? Wojtek zawsze idzie swoją drogą. To prawda, ale ja tak czułem, że jak on powiedział, że nie będzie dalej grać w kadrze, no to byłem przekonany, że ty zagrasz z Francją, że on nie będzie chciał na siłę. No ja się dowiedziałem o tym dwa dni przed meczem, trener mi powiedział, że będę grał. A, wiesz, ty wiesz, że przez Wojtka swoje największe upokorzenie w karierze przeżyłeś? No, mogę się domyślić. Wiesz, o czym mówię? Że on jest tylko rok starszy ode mnie, nie? Ale wiesz, o jakim meczu mówię? Polska San Marino. A, no to kurczę, no pamiętam, on coś opowiadał, że... Czekaj, jak to było, że tylko bramki nie dostał w San Marino i ja się z nim zmieniłem i ja dostałem. Tak, ty w 46 wszedłeś chyba tak, bo po połówce zagraliście wtedy. Po połówce graliśmy, no. Bo Paulo Sousa chciał ci dać cały mecz, Wojtek powiedział, że absolutnie on jest jedynką i on ma grać i potem wynegocjował u niego Paulo Sousa, że zagracie po połówce. I potem dziękował Bogu, bo puszczenie bramki z San Marino dla bramkarza to jest jednak, no tam, wiesz jak to jest. Tą bramkę jak dostałem. No, Kamil Piątkowski tam błąd popełnił, tak? Asystę dał, nie? Tak, tak, pamiętam. Pamiętam, bo zawsze współczuję bramkarzowi w takich momentach, zwłaszcza z San Marino. Artur Boruc też puścił z San Marino, słuchaj. Wiesz, jak niefajnie dostać bramkę, no trzeba szczerze powiedzieć, bo wiesz, wiadomo, jaki tam u nich jest poziom i gdzie oni na jakim miejscu są w rankingu, nie? No ale no co, no, ja szłem dalej swoją drogą i bardziej będę pamiętał mecz z Francją na przykład niż z San Marino, nie? A co ci Mbappé powiedział po meczu z Francją? Bo widziałem, że tam rozmawialiście chwilę. No podszedł do mnie i pogratulowaliśmy. Ale co, po francusku? Po włosku? Po angielsku? Nie, nie, po angielsku, wiesz, jak ja tam takim łamanym angielskim, no zrozumiałem, ja mówię, że gratulacje, wiesz, jak nie? Że dobry mecz, nie? Ja mówię, że chciałbym się zamienić z tą koszulką. No. On też tak do mnie, dobra, no to się zamienimy, nie? No i powiedziałem, że w szatni się wymienimy, nie? Bo tam poszliśmy najpierw do naszych kibiców. Poszłem tam do żony, do dziecka i potem do szatni poszłem. No i oni tam, pamiętam, po meczu, ja podeszłem do nich do szatni i trener od nich gadał. I mówi kierownik od nich, żeby poczekać chwilę. No to ja tam poczekałem. Czekam już tak z 15 minut, 20, tam przychodzili do mnie, bo ja miałem konferencję też, konfę, nie, po meczu. Mhm. A konfa gdzieś tam była na drugim piętrze. Mówię, dobra, to zostawię koszulkę i czy można wymienić się z Mbappé, nie, bo już żeśmy się dobierali na boisku, mówię, nie. No dobra, wracam. Wracam z konferencji i nie mam mojej koszulki i nie ma koszulki Mbappé. I co? Nie no, mówię, nie ma mojej i jego, mówię, no fajnie, nie? No dobra, co zrobić? Mówię, mam jeszcze jedną koszulkę,
Ale wiesz, chciałem zostawić dla siebie, bo dwie mamy na mecz. No. Ja mówię, nie wiem, czy się wymienić, czy nie. I podchodzi do mnie kierownik. Nie, czekaj, czekaj. Przychodzi Frankowski z zawodnikiem z Paris Saint-Germain. Z takim, co ma takie te warkoczyki. Zapytaj się, czy się wymieni, czy mi da koszulkę swoją, bo ja tam zostawiłem już moją, a poszłem na konfę i nie wiem nawet, gdzie jest moja koszulka, nie? No i dał mi, nie? I miałem i moją, i jego, nie? Na szczęście. Okej, okay. Czyli już się z nim nie widziałeś, ale koszulkę masz. I gdzie? Z Mbappé? Nie, z Mbappé się nie widziałem. Dał mi ten z Paris Saint-Germain. Czyli nie masz Mbappé koszulkę. Koszulkę wziął ktoś i ktoś już w naszej szatni ją wziął po prostu. O ty, to ciekawe jest, nikt się nie przyznał? No gdzie, no. O, to tak, bo ja byłem z pół godziny na tej konferencji byłem. To teraz powinieneś zaapelować tutaj, do tego złodziejaszka. No, no, dobra, spoko, nie ma problemu. Lewy pewnie zawinął. Szkoda, że nie graliśmy, że nie wylosowaliśmy wicemistrzów z Real Madrid, to wiesz, bo z Realu się, nie? No tak, ale powiem ci, że wylosowaliście fajnie, prawda? Bo tak patrzyłem na tą ekipę. Fajnie w sensie, wiesz, tej czwartej grupy mamy okej. Okay. Masz na przykład... Z tych najlepszych grup mamy okej, okay, można tak powiedzieć. No a słuchaj, a z kimś... Bo wiem, że ty nie jesteś też taki, że oglądasz wszystkie mecze i się mega interesujesz piłką. Ale z tej grupy, powiedzmy, tych zespołów, które wylosowaliście, masz tam takiego piłkarza, z którym się byś wymienił koszulką? Myślę, że Liverpool pewnie tutaj by... No myślę, że Liverpool, Dortmund i tak, wiesz, to są już kluby światowe, nie? Tam bardziej tak z Liverpool... Ja z Alissonem się dobrze znam, nie? No tak, bo byliście razem w Romie. Ja byłem rok z nim w Romie. Mhm. To on tam ten dobry taki sezon zagrał, nie? No ale Salaha też tam się gdzieś obiłem, bo on odchodził i ja wracałem z wypożyczenia. Pamiętamy się. A, czyli masz tam. Rudiger jest w Realu, to Rudigera też tam pamiętam był. No i kto tam jeszcze? Alisson i Salah, no ale mi się podoba, wiesz, to mi się podoba ten obrońca, nie? Z Holandii, Van Dijk. No, Virgil van Dijk to jest klasa. No, czyli... mi się podobają te zawodnicy, wiesz, kurczę, charakterni, wiesz. Czyli będziesz polował na jego koszulkę. Liderzy, nie? Krótka przerwa dla naszego partnera, a więc firmy Superbet, który z okazji startu Ligi Mistrzów przygotował nową odsłonę super przewagi. Jeśli Barcelona w meczu z Monaco będzie prowadzić choćby jednym golem, ten kupon zostanie rozliczony jako wygrany. Więcej informacji o tej promocji, a także o innych, które powstały z okazji startu Ligi Mistrzów, znajdziecie w linku w opisie tego filmu, a my teraz wracamy do rozmowy z Łukaszem Skorupskim. No właśnie, z tym liderowaniem. To jest bardzo ciekawe, bo ostatnio przesłuchałem twojej rozmowy razem z Kacprem Urbańskim byliście, znaczy Adam Delimat złączy nas piłka był u was i rozmawialiście w Bolonii. I zaciekawił mi bardzo ten wątek tych przemów w szatni przedmeczowych. I ja się bardzo zdziwiłem, bo ja ciebie nigdy nie kojarzyłem z tego typu osobą. No bo umówmy się, jakby w reprezentacji Polski nie byłeś tym numerem jeden, więc nie byłeś tym liderem. Jak to jest? Ty zawsze to w sobie miałeś? I ty, jak to wygląda, jak Łukasz Skorupski przemawia? Ja ci powiem tak. Ja wiedziałem, że mam charakter do zrobienia tego, ale do tego też potrzeba odwagi, nie? No właśnie. Stanąć przed całą drużyną, trener cię słucha, wszyscy cię słuchają, wejść w środek i coś powiedzieć, wiesz. Łatwo jest powiedzieć, jedziemy panowie i tak dalej, nie? No a co ty mówisz wtedy? Klasyki, nie? Wiesz, ja staram się takie przemowy bardziej robić, które docierają do zawodników, bo już dobrze ich znasz. Aha. Podchodzę też indywidualnie, każdemu staram się coś, wiesz, innego powiedzieć. To, co wiem, po prostu staram się szukać im powiedzieć tego, co wiem, że co im pomoże. A jakbyś podał jakiś przykład, bo mnie to interesuje o tyle, że ja ciebie właśnie nie kojarzyłem z tego typu osobą, a widzę, że no, inspirujesz się absolutnymi kozakami w tym względzie, choćby Daniele De Rossi. Ja to tak, wiesz, nauczyłem się, jak byłem w Rzymie, De Rossi miał takie fajne przemowy, nie? I co do ciebie docierało właśnie w takiej sytuacji? No, wiesz, on tak od serca to gadał, nie? Podchodził do ciebie, za głowę cię chytał, wiesz, głowa w głowę, jedziemy, wiesz, taktykę dobrze gadał, wiesz, jedziemy z sercem, żeby grać, takie rzeczy, nie? Okej, okay. I rozumiem, że po włosku tutaj przemawiasz. Bo po włosku, nie? Powiedziałeś mi ostatnio, że... My gadamy, wiesz, u nas też się gada dużo po angielsku, no, ale wiesz, ja tam po włosku gadam, trener też cały sztab po włosku gada, no to jak przemowy robimy, to po włosku, nie? No tak, bo ty mi ostatnio powiedziałeś, że ty już po włosku mówisz lepiej niż po polsku. Przed telewizją myślę, że
po włosku lepiej powiem. No bo tak jak, no bo rozmawiasz z żoną po włosku. Żona, wiem, że też dba o to, żebyś mówił poprawnie gramatycznie, że cię tam zawsze wytyka ci błędy, tak? Dokładnie. Żebyś ładnie mówił. Czasami to denerwuje, ale wiem, że to pomaga. Tak, to na pewno pomaga. Ale powiedz mi, czy teraz z racji tego, że w reprezentacji Polski twoja rola rośnie, prawdopodobnie będziesz numerem jeden na najbliższe miesiące, to czy też weźmiesz na siebie właśnie tę odpowiedzialność? Będę się starał, tak? Tak. Będę się starał. Bo, to jest... Bo wiem, że to pomaga. No. To pomaga, a wiesz dobrze, że wydaje mi się, po odejściu już z reprezentacji Kamila Grosickiego też jest mało takich piłkarzy, którzy to robią i którzy to potrafią robić. Bo wiesz, tak jak ci mówię, potrzebne są, można tak powiedzieć, te jaja trzeba mieć w szatni, nie? Mhm. Kamil Grosicki, mimo wszystko, że nie grał, a był takim człowiekiem w szatni, że każdy go słuchał. Tak, i on to potrafił. Ja pamiętam, wiesz, kto najlepiej to robił? Kto? Artur Boruc. Mhm. Jak Artur Boruc przemawiał, to każdy na palcach stawał i słuchał. Mhm. On był takim człowiekiem cichym, ale jak coś już powiedział, jak ten głos, to każdy go słuchał, nie? Mhm. I to jest... Naprawdę, te przemowy też jego zajebiste były w reprezentacji. No słuchaj, on też kiedyś puścił bramkę z San Marino, tak jak ci powiedziałem. I w przerwie też tam... Tak, tylko że to były inne czasy, wiesz. W przerwie mogłeś rozpieździć całą szatnię, wiesz, kogoś tam za ucho chycić, teraz to wiesz. Trochę czasami, trochę się to zmieniło, no, z tymi młodymi. A że co, że już nie można sobie na za dużo pozwolić, to masz na myśli? Moim zdaniem trochę się zmieniło z młodymi, no. Trzeba bardziej na nich... Jak ja miałem 20 lat, to zbierałem piłki, wiesz, i czyściłem buty jeszcze, nie? Aha. Innym, a teraz, kurczę, czasami młodzi rzucą piłki, gdzieś tam rzucą buty, wiesz, i robią to za nich magazynierzy, nie? Wiesz, nie wszyscy, no, ale wiesz, zdarzają się takie sytuacje. A to moim zdaniem akurat nie do końca jest dobre. Bo jak mówiłeś o kształtowaniu charakteru... Ja nie jestem za tym. Bo jak mówiłeś o kształtowaniu charakteru, to pod kątem kształtowania charakteru, to wydaje mi się, że to są istotne rzeczy. Że później no bardzo, no. Moim zdaniem to jest bardzo ważne. Słuchaj, taki jeden wątek mnie interesuje, bo w Polsce się zwykło mówić o Łukaszu Skorupskim, że jest fenomenalny, jeśli chodzi o takie, powiedziałbym, zdolności gimnastyczne. Ma kapitalny refleks, świetnie broni na linii, coraz lepiej na przedpolu, ale ma jeden mankament. I tym mankamentem jest? Nie wiem. O czym się mówi, nie wiesz? Gra nogami. Gra nogami teraz, wiadomo, trzeba coraz lepiej poprawić się, no ale myślę, że się dużo poprawiłem. Właśnie o to chciałem cię zapytać, bo jednak gra... Nauczyłem po prostu, no. Jak zagrałem i w piłce tej, powiedzmy, że bramkarz tylko wybijał do przodu, no i gram tej piłce, co bramkarz musi też rozgrywać, no. No, powiem więcej. Ty grałeś w drużynie Thiago Motty, który słynie z tego, że buduje jego drużyna krótko. Rzeczy buduje, że krótkimi podaniami buduje akcję, prawda? Od tyłu musi wszystko praktycznie rozgrywać, nie? No właśnie. I moje pytanie brzmi tak, bo kiedyś podobną rzecz się mówiło o Wojtku Szczęsnym, jak przechodził z Arsenalu do Romy. Później za Spallettiego, wiesz, jak Roma otwierała grę. Też krótkimi podaniami. I nagle wszyscy zaczęli mówić, że Wojtek Szczęsny nauczył się grać nogami. On mówi, ja się nie nauczyłem grać nogami, tylko po prostu mam możliwości do tego stworzone. Bo tak jest... Dokładnie. To też, kurczę, zależy dużo od zawodników, jakich masz przed sobą, jak się poruszają. Bo wiadomo, więcej się poruszają, to wtedy masz więcej możliwości do podania. Nie tylko jedno, a wiesz, ruszy się drugi, trzeci, masz dwa, trzy podania. To też dużo zależy od zawodnika, nie? Dlatego... To jest bardzo dla mnie ważne, od trenera to też dużo zależy, nie? No ale powiedz, jak to było u Thiago Motty? Wy ćwiczyliście ten element, ty wiedziałeś, mogłeś grać w ciemno? Jak bardzo dużo ćwiczyliśmy to. Mhm. Przede wszystkim on miał też takie coś, że mówił nam, nie bójcie się, jak coś zepsujecie, to ja to wezmę na siebie. Okej. Okay. Rozumiesz? Mhm. Zdarzało się, że na przykład straciliśmy bramkę grając od tyłu, i tam gdzieś dziennikarze może nam gadali, czemu rozgrywamy od tyłu. On szedł przed kamerę i mówił, że ja tego chcę i ja to biorę na siebie. Bo wiem, że to w przyszłości, wiesz, będziemy aż tak dobrzy, do perfekcyjności dojdziemy, że będziemy coraz mniej po prostu, a będziemy stwarzać więcej sytuacji z tego. No i tak to wyglądało. W tym sezonie też tak staramy się grać, troszkę może mniej, ale... Trener też od nas tego oczekuje, ten nowy trener Italiano. I też bardzo dobrze, moim zdaniem, gramy od tyłu piłką. Jesteśmy, no, dużo się zawodników zmieniło.
trener się zmienił. Nie zaczęliśmy dobrze sezonu, ale myślę, że coraz z dnia z meczu na mecz będzie coraz lepiej, no bo na treningu to coraz lepiej wygląda i myślę, że dojdziemy do tej perfekcyjności też u niego i będziemy coraz lepiej grali. A w meczu z Chorwacją miałeś grać krótką piłką, czy nie? W meczu z Chorwacją mieliśmy, ale to nie jest, powiem ci szczerze, to jest trochę inaczej niż w klubie, nie? No poziom zrozumienia jest inny, prawda? Jak w reprezentacji masz 6 dni i masz 2 mecze zagrasz. Czasami nie masz czasu na nauczenie, wiesz, to starasz się to grać, ale każdy w klubie inaczej gra. Mm-hmm. Mm-hmm. To nie jest takie łatwe w reprezentacji, naprawdę. Przede wszystkim jak masz mało czasu, dwa mecze w 6 dni, to praktycznie trening to jest nachodzonego. Wiesz. Rozumiem absolutnie, czyli jakby było takie założenie, ale warunki meczowe... Nie ryzykujesz, mm-hmm. Okay. Wiadomo, w klubie stracisz 3 punkty, okej. Okay. Grasz za tydzień, drugi, nie? Drugi mecz zaraz za tydzień i możesz odegrać te 3 punkty. W reprezentacji stracisz 3 punkty, no to jest dużo jak na Ligę Narodów, no. Mm-hmm. I grasz dopiero za miesiąc. Mm-hmm. Słuchaj, to wrócę do tematu, powiedziałeś o Vincenzo Italiano, ale mnie bardziej interesuje mimo wszystko Thiago Motta, bo to jest taki trener, który no, prawdopodobnie zrobi dużą trenerską karierę, bo wszystko na to wskazuje, robi krok po kroku, idzie w dobrym kierunku. Co jest w nim takiego wyjątkowego? Kurczę, Thiago Motta, powiem ci tak, on umiał z każdego zawodnika wyciągnąć maksa. Naprawdę, umiał z każdego zawodnika wyciągnąć maksa, mimo wszystko i za każdym razem, jak na przykład robił zmianę, to on potrafił, wiedział, kiedy zrobić tą zmianę. Mm-hmm. Kurczę, nie wiem, Ladzudzi wchodzi, gra w pierwszym składzie w Rzymie, że każdy nie oczekiwaliśmy od tego, myśleliśmy, że będzie się dało na ławce. Wchodzi, strzela bramkę z przewrotki. Mm-hmm. I on takie, po prostu takie taki szósty zmysł. Umiał te zmiany w każdym meczu praktycznie. Była zawsze jakaś zmiana, zawodnik i nie wiem, czy to był jego rok, może to był jego rok, że są takie rzeczy, że na przykład robisz rzeczy i cokolwiek zrobisz, wyjdzie ci. Mm-hmm. Też dlatego ja powiedziałem, zobaczymy jak w tym Juve, no ale w tym Juve na razie, tak wiesz, no odpalił dobrze, nie stracili chyba jeszcze bramki, ale myślę, że w Bolonii lepiej graliśmy piłką niż jak na ten moment Juventus. Ale i tak było widać zmiany od razu, prawda? Że jak Thiago Motta bierze drużynę, to widać, że on ją trenuje. Bo widać po tej drużynie, jak oni chcą grać. Przede wszystkim on swoich zawodników chce, nie? Mhm. On jest taki, że widzisz, no, on nie chciał Chiesy, nie chciał Wojtka i tą drogą się prowadził. Mimo wszystko, że Chiesa i Wojtek to byli postacie w tamtym sezonie jedni z najważniejszych. No. Mhm. On jak postawi na swoje, to tą drogą idzie, nie? I wierzy w to. Mm-hmm. Ty w ogóle miałeś też ciekawych trenerów, bo ostatnio widać, no zresztą już widać od początku, to Michał Probierz jest trenerem, że lubi sobie zostać po treningu i tam wolniaczki postrzelać albo w poprzeczki uderzać. No ale chyba ty miałeś kiedyś gościa, któremu chyba każdy mógłby buty czyścić, pewnie nawet Luka Modric. I wiesz, o kim mówię? Totti. Totti raz, ale jeszcze jednego miałeś takiego trenera, który... trenera mówisz? Tak. Pamiętasz? Kto wolniaczki dobrze strzelał? Mijajlović. Oczywiście. Sinisza miał ułożoną, co? Czekaj. Okej, jestem. Spadł mi telefon. No. No on, trener Sinisza, miał ułożoną bardzo nóżkę. Pamiętam, no, on też tam nie zostawał, nie? Tak. I strzelał rzuty wolne. I na 5-4, nie? Ale wstyd, nie? 4 puścić. Pamiętam potem, wiesz, trochę potem, wiesz, wydarzyło się to, co się wydarzyło, to trochę mniej tego robił z nami, mm-hmm. Już, wiesz, taki też był... No tak, po chorobie to wiadomo, że... To już po chorobie to już, wiesz, wiadomo, nie strzelał, nie? Ale pamiętam pierwsze 2 lata, to kurczę, z nami się zostawał, wiesz, wolniaczki. On też w kosza lubił grać, to on w kosze mieliśmy na siłowni, no to wszystkie wrzucał, nie? Widzisz, jak to Serbowie, dla nich to jest jeden ze sportów narodowych, więc oni się w tym elemencie czują dobrzy. A powiedz mi, bo to sam wywołałeś Tottiego w takim razie, to on był najlepszym egzekutorem wolnych? Wolnych? No, jeden z lepszych, ale też bardzo dobry był Pjanic. No właśnie, jeszcze Miralem Pjanic. Pjanic to kurczę, też w meczu na 5 to 5 strzelił, nie? Mhm.
to ci powiem, jako nóżka ułożona, to jeden z najlepszych, co widziałem, nie? W karierze. Okay. A to ty poza tym, że miał świetnie ułożoną, to jaki to był gość? Bo chyba masz. Dla mnie, powiem ci, bardzo dużo mi pomógł, jak byłem w Rzymie. Mimo wszystko, że się w ogóle nie dogadywaliśmy, bo on włoski ma ten swój taki akcent rzymski, to wiesz, jak to ciężko zrozumieć. Ale powiem ci tak, ja mieszkałem, pamiętam, w hotelu, na pierwsze tam dwa tygodnie po obozach, pamiętam. No to ja, on miał po drodze na ośrodek, no to ja się z nim zabierałem, nie? A to co, on ci zaproponował, czy ty... Tam, obok hotelu jechał tam do domu. Potem pamiętam, ja się znalazłem mieszkanie i znalazłem mieszkanie blisko niego. Ja jeszcze auta nie miałem, no to ty się z nim zabierałem czasami, nie? No, słuchaj, ja słyszałem taką historię, że komuś opowiadałeś, nie wiem, czy nie Konradowi Gołosowi, że mieszkasz obok Totiego, nie? A oni ci mówią, jak Skorup, ty obok Totiego, przecież on by mógł pół Rzymu sobie wykupić i ty mi nagle chcesz powiedzieć, że ty mieszkasz obok niego, a ty powiedziałeś co wtedy, pamiętasz? Że ja i synek, on ma 4 piętra. Tak, on mieszkał na ostatnim piętrze, nie? Tam wiesz, miał chyba 2 piętra, pamiętam. A, 2 piętra. Ale potem po roku przeprowadził się. Aha. Przeprowadził się do takiego domu jednorodzinnego, pamiętam, a to na tej samej dzielnicy. I zorganizował po prostu otwarcie domu. Okej. 300 osób przyszło, nie? I co, cała ekipa przyszła z Romy? Cała ekipa, tam wiesz, tam takie też sławne ludzie, tam, bo tam jego żona też w telewizji pracuje. Aha. I 300 osób przyszło. No i on mówi, żeby wszyscy w klapkach przyszli, nie? No i mówi, jak w klapkach, nie? No dobra, i każdy przyszedł w klapkach. I na koniec imprezy każdy do basenu skakiwał, nie? Że bez butów mieliśmy przynieść dlatego, nie? No to elegancko, no. Fajna impreza. A ty z racji tego, że swój czas imprezowy masz za sobą, no bo imprezowałeś głównie jak byłeś piłkarzem Górnika, później się gdzieś tam, powiedzmy, uspokoiłeś, to trafiasz jeszcze na takie imprezy grube z piłkarzami? Nie, ja już teraz kompletnie. Nie, tylko albo z żoną, albo w ogóle. Czyli tam króciutko jest Skorup trzymany, tak? Tak. Nie ma. Zresztą, ale tak sobie ustaliliśmy, nie? Zresztą ty, słuchaj, ty się wyszalałeś, nie? Ja już tam starszy mi. Tak, swoje się naimprezowałeś. Ja jestem teraz takiego zdania, czym starszym jestem, to chcę maksa w piłce wyciągnąć. Mm-hmm. Jak najdłużej chcę grać. Jak najdłużej. Tutaj. Czyli w przeciwieństwie do Wojtka Szczęsnego. No ja chcę jak najdłużej w piłkę grać. Do kiedy ktoś mnie zatrudni, do kiedy, wiesz, moje ciało da radę, chcę jak najdłużej grać, nie? Mm-hmm. A raczej tutaj nie ma takich zagrożeń, że nie da rady, bo... Na razie fizycznie się to okej czuję. Zawsze byłeś akurat fizycznie, no, absolutna topka, nie? Okej. Okay. Absolutna topka. 63 mecze na ławce rezerwowych siedziałeś w reprezentacji. 63? 63 mecze. Nawet sobie nie zdawałeś sprawy. I ciekaw jestem, czy był taki moment, w którym... Realnie byłeś wkurzony na to, że nie grasz. Był, no. Tak? Kiedy? No był. Był moment, w pewnym momencie taki mecz był, że Majecki grał za Fabianskiego, pamiętasz? Tak. Okej. Okay. I ja poszedłem do pauzy. Mówię, co tu ten, czemu ja nie gram, nie? Mhm. Bo ja pamiętam, Majecki przyjechał, a on w ogóle też w klubie nie grał, nie? Bo on wtedy był jeszcze piłkarzem Monaco, tak? Tak. Okay. I on też nie grał. On tam przyjechał chyba jako czwarty. Mm-hmm. I ja mówię, czy Wojtka też chyba nie był, przyjechał jako trzeci? Nie pamiętam dobrze. Mm-hmm. Ja mówię do Sołzy i mówię, trenerze, a co tu jest? Przecież ja jestem do wejścia, nie, że Majecki. A on do mnie mówi, no chcemy mu pomóc, żeby zaczął w klubie grać. Mówię, trenerze, ja sobie sam wszystko wywalczyłem w życiu. Ja też siedziałem na ławce, walczyłem i teraz jest moja okazja, żeby grać, nie? I się tam zapaliłem, pamiętam. I sobie tak mówię, kurczę, że jeszcze raz coś takiego zrobi, to mówię, kurczę, pójdę i powiem, żebym w takim razie nie pobyło, bo to nie, wiesz, mówię, nie ma sensu, nie? Jeżdżę na tą kadrę, jest okazja, żeby grać, a on daje, wiesz, z całym szacunkiem do Mai, ale no kurczę, no ja też jeździłem, siedziałem na ławce, nie? No wiesz, jak był Tyton i tak dalej. Dokładnie, jak był Wojtek, jak był Artur, jak był Łukasz, to nigdy nie miałeś pretensji, prawda? No nigdy nie miałem pretensji, no. Bo widziałeś, że ktoś jest na przykład lepszy od ciebie. Wiesz, ale to jest ja tak... Ja to rozumiałem, no po prostu, nie? Że jest kolejną.
jeszcze jak on by do ciebie przyszedł i powiedział tak, ja na przykład bym zrozumiał. Właśnie, on do mnie nie powiedział nic, a ja poszedłbym do niego pogadać. Jakby on przyszedł i powiedział, słuchaj Skorup, nie grasz, bo na przykład w jakimś elemencie uważam, że jesteś słabszy, a w tym meczu potrzebujemy tego. No, on wiesz, nie przyszedł do mnie, chociaż ja z nim miałem dobre relacje tam mimo wszystko na Euro, pamiętam. Bo on po włosku dobrze gadał, tak. No jego córka też dobrze po włosku gadała, się zakolegowała z Matildę. No i ja miałem dobre z nim relacje, okej, okay. Poza tą jedną sytuacją, nie? Mm-hmm. Tam się trochę, tak pamiętam, zagotowałem. Mm-hmm. Ale ja ci powiem, z drugiej strony, dla mnie reprezentacja, dopóki mnie powołuje, będę jeździł. I bardzo dobrze. I tego... Ja jestem taki, do tego podchodzę. Byłem drugim, jeździłem, byłem trzecim, jeździłem. Będę pierwszym, mega, bo będę grał, nie? No dobra, ale powiedz mi, jak zareagowałeś, jak dowiedziałeś się, że ze Szkocją zagra Marcin Bułka? A to mi trener na przykład powiedział. Okej. Okay. Przyszedł do ciebie wcześniej, tak? Trener bramkarzy mi powiedział. Okej. Okay. Mówi, że ja też w Lidze Narodów grałem, jak był Wojtek. Tak. Drążek grał, pamiętam, Michniewicz, po jednym meczu grali. Mówi, przyszedł do mnie, mówi, no damy zagrać Bułce, a ty zagrasz z Chorwacją. Bo jest cięższy mecz, mówi do mnie, nie? Mówię, trenerze, nie ma problemu. Okej, okay. Powiedziałeś mi to, okej, okay. Przygotuję się do Chorwacji, mówię, nie? No czyli okej, okay. To jest dla mnie okej. Okay. Musi być jasno postawiona sprawa. Dla mnie najważniejsze, wiesz, być tą jedynką na tych ważnych, teraz będą bardzo ważne dwa mecze. No i przede wszystkim, jak będą eliminacje do mistrzostw świata, nie? A powiedz mi, bo przez lata jeździłeś na kadrę, tak jak powiedziałem, 63 mecze widziałeś z ławki rezerwowych. Czego nauczyłeś się od Artura Boruca, Wojtka Szczęsnego i Łukasza Fabiańskiego? Masz takie rzeczy konkretne? Najlepszy kontakt miałem z Fabianem. Mhm. Fabian to był taki, wiesz, zawsze ci dobrze powiedział, jakbyś gdzieś wkurzony, to zawsze potrafił, wiesz, podnieść na duchu i zawsze na treningu dawał maksa, zawsze. Mimo wszystko, że tam ze Szczęsnym był, wiesz, drugim, potem był oficjalnie drugim, zmieniali się tam u nich trenerów, ale zawsze na treningu trening max, rozgrzewka przedmeczowa, nie grał, strzały na bramkę max. I to myślę, że u niego tak, wiesz, my to mimo wszystko, że ja byłem zawsze gdzieś drugim, trzecim, to dałem zawsze z siebie maxa. Artur Boruc to był taki mój idol. Za młodego. Też wariacik, byłem młody, też taki lekki wariacik, dobrze bronił. No wiesz, jak wychowałem się, dzisiaj wychowałem gdzieś tam na Zaborzu. I jedynie to, co nie podobało mi się, że nigdy fajek nie paliłem. A on tam chyba sobie lubił, nie? Podobnie jak Wojtek, no. No właśnie taki to był taki mój idol, grał dobrze i był wariatem. Ja też byłem młody i wariat, no każdy wie. Wojtek, tak powiem ci, Wojtek on najbardziej chyba najspokojniejszy z nich trzech. No to ciekawe, nie? Oficjalnie. Potem to robił za tym, nie wiem, bo nie miałem z nim jakiegoś takiego mega kontaktu jak z Fabianem na przykład. Aha. No żeśmy się dogadywali, okej. Okay. Każdy, ja miałem do niego mega szacunek, bo dam mnie naprawdę bramkarz światowej klasy. I w każdym sezonie to pokazał w Serie A, że jest jeden zawsze z jednej w pierwszej trójce, można powiedzieć. I podobało mi się to, że on był taki bardziej bramkarz meczowy. Okej. Okay. Meczowy. Wiem, o co chodzi. Wiesz, o co chodzi. Wiem, o co chodzi, bo on zawsze mówi, że on akurat mentalnie na mecz potrafił się niesamowicie przygotować. Że on wychodził i widziałeś, że jest kozakiem. Inny bramkarz w meczu niż na treningu. Wiesz, nie wiem jak w klubie. Ale wiem, o co... Wojtek by to potwierdził. Ale wiesz, jak w kadrze, nie? Ale... Wojtek w meczu dla mnie robił swoją robotę w meczu top. Potem na treningu wiadomo, no, jak to Wojtek, czasami gdzieś to wiesz. Tak jak mówisz. Ale w meczu nic mu nie mógłbyś powiedzieć, a najważniejsze jest mecz, no. Taka prawda. Oczywiście, że tak. I tak sobie pomyślałem, czy masz jakąś taką swoją klasyfikację bramkarzy w ogóle na świecie. Ostatnio Kamil Grabara, który też z Alissonem trenował w Liverpoolu, powiedział, że dla niego bezwzględnie Alisson jest najlepszym bramkarzem. Świat. Numer jeden, tak? I ciekaw jestem, czy ty masz jakąś taką swoją klasyfikację. Jako bramkarz na teraz, czy w historii? Nie, na teraz. W sensie, że albo w ostatnich latach, że wiesz, oglądałeś kogoś i mówisz, nie no, tak. To jest przy... Dla mnie na przykład Oblak, nie? Oblak. Okej. Okay. Okay. Jego styl, mega podoba się jego styl.
gdzieś tam nogami może trochę słabiej niż Alisson. Tak, ale z kolei on ma coś... Ale w bramce dla mnie kot, nie? Bo Oblak ma coś takiego, że on nie gra efektownie, tylko skutecznie. No, ale ja widzę, że oni od tyłu tak nie rozgrywają w ogóle. Może to jest jego po prostu taktyka trenera. Znaczy to raz, ale mówię też, jak on interwencję robi, to ja nie widzę Oblaka, który tam fruwa, wiesz, po bramce, tylko jest dobrze ustawiony zawsze. Tak. Nie, że on ma taki styl. Ale też czasami mi się bardzo jego podobają takie wyjścia, te do piłek niskie, jak gdzieś tam wyjść ma nisoko w nogi, gdzieś tam wchodzi. No taki, wiesz, taki zwierzak lekki, nie? Okej. Okay. Mi się właśnie tacy podobają, no. Okej. Okay. Alisson, no wiadomo, jeden z najlepszych bramkarzy też na świecie, no ale popełnia też nie, czasami, wiesz, błędy, nie? Mhm. No, oczywiście. Najlepszy czas to miał moim zdaniem ten rok w Rzymie, nie? Co zagrał taki mega. Po tym jak Wojtek odszedł do Juventusu, tak? Tak. Tak. No bo on wtedy, oni się zmieniali, pamiętam, że chyba jeden grał w pucharach, jeden w lidze, jakoś tak było? Wojtek chyba tam był jedynką, a w pucharach. Tak, no. On chyba grał w pucharach, a tak. Później... To było w ogóle śmieszne, bo Alisson wtedy był pierwszym bramkarzem reprezentacji Brazylii, a był drugi w Romie, a Wojtek był dwójką w kadrze, a był pierwszy w Romie. Więc w Brazylii sobie musieli myśleć, że mamy niezłych bramkarzy w tej Polsce. Tak, no ale ogólnie jako tak, wiesz, dla mnie najlepszy zawsze bramkarz to będzie Neuer, nie? Neuer, okej. Okay. Neuer, Buffon. Neuer. No Buffon to myślę, że też by ci się podobał w tym aspekcie przemowy i tej takiej motywacji przedmeczowej, nie? Ale Neuer, wiesz, Neuer wprowadził te takie, zmienił rolę bramkarza, Neuer, nie? Tak, totalnie. On to zmienił, nie? To prawda. Wychodził gdzieś tam na 25 metr głową, rozgrywał tymi nogami, ryzykował, ale wychodziło mu to dobrze. W bramce bardzo dobrze, no. Tak naprawdę on to zaczął, nie? Można powiedzieć. Słuchaj, powiedziałeś o wariacikach, bo mówiłeś o Arturze Borucu i nie mogę sobie odmówić przyjemności na koniec, żeby zapytać cię o jednego takiego chyba największego wariata, którego spotkałeś w szatni. Nie wiem, czy się zgodzisz, czy się podpiszesz pod tym, ale był taki gość, jak przymrużę oczy, nawet troszkę podobni jesteście, Radja Nainggolan. O, Nainggolan to był wariacik, no wiadomo, no. W czym się to przejawiało? Nie ma co opowiadać, no ale teraz zauważyłem, że robi takie wywiady gdzieś tam. Nie wiem, czy on jeszcze gra w piłkę, czy jest chyba bez klubu. Teraz jest bez klubu, posprawdzałem nawet sobie przed tym wywiadem. Zaczął teraz robić tam jakieś takie wywiady i sam sobie tam trochę opowiada, widzę, co on nie zrobi, nie? Gdzieś tam na przykład, że jak wychodził z Brozowiczem na imprezę w Milanie, to na koniec imprezy się nawet nie rozpoznawali, no. Wojtek to powiedział, z 2 dni temu to czytałem, nie? Wojtek kiedyś... Byłem w nim w Rzymie i powiem ci, żeśmy się nawet mega dogadywali, bo jego żona też jest z Sardynii. Tak. Moja jest z Sardynii i one się już po prostu wcześniej znały też. Zresztą on w pewnym momencie się przeprowadził tam, żeby grać w Cagliari, prawda? On grał w Cagliari i poszedł do Rzymu. Tak, ale właśnie też potem chyba... wrócił do Cagliari. Potem wrócił, bo chyba żona miała jakieś problemy zdrowotne z tego, co pamiętam, czy coś tak, w tym stylu. Miała raka chyba, tak. Jakoś tam, nie wiem co dokładnie. Miała tam poważne problemy, ale wyleczyła się, tak, słyszałem. Tak, 100% się wyleczyła, 100%, bo widzieliśmy się też na wakacjach i rozmawialiśmy o tym. No, Nainggolan ci powiem, to chyba największy wariat taki, z tego, co ja widziałem w Rzymie, nie? No bo Wojtek mi opowiadał. Ale wariatem był, ale potem jak trening był, to człowieku najlepszy na treningu. No, Wojtek nam... Najlepszy na treningu i ostatni schodził z boiska. I ostatni schodził, tak? Ostatni schodził z boiska, no nie żartuję. No słuchaj, Wojtek opowiadał nam w food trucku, że wiedziałeś, że było grubo u Radzi Nainggolana, jak przychodził w tych samych ciuchach na drugi dzień... Albo w okularach. Albo że w tych samych ciuchach na drugi dzień, w których wychodził z Trigori dzień wcześniej. Ale... On w okularach przychodził. Jak już miał okulary, to mówię, o... Było grubo. Coś było, ale on tak, 9:50 była, 9:55 się przebierał, 10:00, aha. Kozak na treningu, kozak. Niesamowite. Kozak. To jest niesamowite. Wiemy, to naprawdę bardzo dobrze grał. Z drugiej strony na długą metę... No nie działa. No nie działa, no. Trzeba... No to... na tym poziomie nie działa, no. Chciałbym sobie wyobrazić ten moment, w którym Łukasz Skorupski przemawia i jakbyś miał mnie zmotywować, Skorup! Proszę cię, zmotywuj mnie! Tak, Wiśnia, to nie jest takie, to naturalne musi być. Musi być naturalne. Tak, to jest naturalne. Widzisz wszystkich, że się przebierają, podchodzisz do nich, klepiesz ich, coś tam im gadasz, nie wiesz, o co chodzi, nie? Ja mam kryzys teraz. Stajesz i w środku jeszcze musisz coś powiedzieć, jak już, wiesz, gotowi są wszyscy praktycznie na wyjście, coś jeszcze musisz dodać, no. My na przykład tutaj w Bolonii
dwóch, trzech jest, na co tak gadamy. Ja jestem, De Silvestri, no i czasami jest Orsolini. No. Rzadko, ale jest. Chociaż on w sumie powinien być najbardziej, nie? Najbardziej, no. Jest kapitanem teraz. Tak. Ale no widzisz, no, czasami opaska to nie jest tylko, wiesz, opaska to jest tylko opaska, a kapitani są inni w szatni, nie? Tak, jesteś na pewno, dokładnie, jednym z liderów dzisiaj Bolonii. Będę się przyglądał w takim razie, no bo na Łączy Nas Piłka może coś tam się uda zarejestrować, jak będziesz przemawiać teraz przed meczami październikowymi. Będziemy... Tak, powiemy Adamowi Delimatowi, żeby nam był czujny. No ale, ale w reprezentacji, ci powiem, ostatnio przemówił bardzo fajnie Bednarek. Janek? Okej. Okay. Tak, bardzo mi się podobało. Podobało ci się? Ruszyło? Też taki głos fajny, 2 metry ma. No. To też tacy zawodnicy, jak gadają, to od razu na nich się patrzy, słucha, wiesz, nie? No i widzisz, wielki. A Janek też w klubie już jest liderem, prawda? No bo... Janek też w klubie jest. Więc to się tak musi przekładać, nie? Żeby to wszystko, co najlepsze z klubu, przekładać na reprezentację, żeby to działało. No i ty też, rozumiem, oprócz tego, że jesteś szczęśliwym ojcem Leo, no to masz drugi... Szkołę zaczął? Pierwszy dzień szkoły dzisiaj. Kurczę, tyle już, ale ten czas szybko leci, powiem ci. O, dzisiaj pierwszy trening zaczynają w Bolonii też, nie? On trenuje? Szkoła i wszystko się zaczyna dzisiaj we Włoszech. Ale on na jakiej pozycji będzie grał, twoim zdaniem? On obrońcą chce być. Obrońcą? Naprawdę? Ale ja też jak byłem mały, zaczynałem obrońcą byłem. A to rzadko jest, że mały chłopak chce być obrońcą. Każdy chce strzelać gole, nie? No, ale on mówi, on Gattuso. Gattuso? Ma rację. Widzą mnie. Czyli będzie, no, powiem ci, nieźle. No ale w jakiej reprezentacji... Janek mu pokazuje jego, nie? Czy ustaliłeś, bo wiem, że Matilda cię krótko trzyma. Czy ustaliłeś... No, cieszę się z tego. Czy ustaliłeś z nią, w jakiej będzie grał reprezentacji? No ja... On mówi, że... Raz mówi tak, raz mówi tak. Wiadomo, ja mówię, gdzie będzie miał większe szanse na grę. Okej. Okay. Dla mnie by było oczywiście lepiej, żeby grał dla Polski. No, a po polsku gada? Rozmawia. No. Ciężko, ale rozmawia. Bo pamiętaj, że musisz tego pilnować, ty, bo nikt inny tego wiem, nie przypilnuje. Wiem, tak? Wiem, bo wiem jaka sytuacja jest z Matim Kesiem i szczerze ci powiem, średnio to wygląda. No średnio, a Nikola widzisz, niż sobie radzi i czym częściej i mówi. I to mega wygląda. I mega spoko. I tak powinno... Szat. Szczerze nie wiedziałem, że on tak dobrze gada po polsku, jak przyjechał. No. A jeszcze... Ja normalnie gadałem z nim, mówię, normalnie Polak. Nie, no słuchaj, jak widziałeś, pamiętasz tę scenę przed meczem, no, chyba w przerwie meczu Napoli-Roma, jak do Ziela tam przystartował, to przeklinał pięknie po polsku, więc już... Ale oni to pod do beki, nie? No ja wiadomo, zwłaszcza, że oni się trzymają, wiesz, oni są ziomki. No oni ziomki, nie? No. Nasza ekipa to jest, wiesz, ja, Zielu, Zale, Bedi, Bereś, Urbe, jego teraz wzięliśmy pod skrzydło. No, no właśnie, o niego chciałem na koniec zapytać, bo powiedziałem, że jesteś szczęśliwym... Urbi to jest mój człowiek. Szczęśliwym ojcem Leo, ale masz też drugiego synka. Tak. O którym nie wszyscy wiedzą. No oni to samo gadają, nie? Tak, że jesteś... Że jest... Ja za taksówkarza robię, nie? Bo ja codziennie po niego jadę. Tak? Słuchaj. Jadę po niego, bo on ma prawo jazdy i przez pierwszy rok we Włoszech, bo ma włoskie prawo jazdy, pierwszy rok we Włoszech nie możesz jeździć mocnymi autami, że dużo ma koni, tam chyba do 100 koni mechanicznych możesz pojechać autem. Aha, okej. Okay. Rozumiesz? Ciekawe, no. Rozumiem. No on by mógł jeździć tylko, wiesz, jakąś pandą albo smartem, nie? A to pan piłkarz to nie będzie pandą jeździł. To jeżdżę po niego, nie? Wiesz. Słuchaj, ciebie woził Totti, ty wozisz Urbańskiego, tak? Wszystko się w życiu wyrównuje, ale powiedz mi, widzisz w nim tak naprawdę taki talent, jakiego nie widziałeś w Polsce dawno? Urbi, ci powiem tak, Urbi ma mega podobne ruchy do Ziela. Duży komplement. Zielu jest troszkę szybszy z piłką, ale ma ten balans ciała podobny mega do Ziela. Mm-hmm. Mm-hmm. Bardzo dobry technik. Głowę ma mega mocną. Mm-hmm. Teraz zaczną się w Bolonii, dużo jest meczy, będziemy grać 3 mecze, to będzie na pewno grał. Będzie, bo już ten nam powiedział, że zaczną wszyscy grać. W reprezentacji ci powiem, ile zagrał? 7 meczy? No za chwilę będzie... Może z tą Chorwacją jedynie się zagrał, ale to wszyscy nas sklepali, jak wygrali w dziadka ta Chorwacja. A tak to wszystkie mecze pozytywnie zagrał. No słuchaj, dobrze, że Wojtek zrezygnował, bo za chwilę by miał Urbi więcej meczów od ciebie w kadrze. A tak, to, a tak to będziesz mówić... A ja wiem, 12? Ty masz chyba, tak, masz 12 albo tak. No ja jeden na rok zagrałem, nie? No tak, no ale słuchaj,
Teraz. 2-1 na rok, nie? Teraz licznik troszkę zacznie szybciej. No mam nadzieję, nie? Że tak będzie. Ja myślę i tego ci życzę, choć młodzież naciera, bo nie tylko Marcin Bułka, ale też Kamil Grabara w doskonałej dyspozycji, wiesz, też dobry... Nie wiem, śledzę tam wyniki, nie? Też kawał bramkarza, także wiesz, musisz być czujny, ale ty lubisz, jak cię tam... No, ale bramkarze zawsze byli dobrzy w Polsce, nie? To prawda, wiesz dlaczego? Bo ja nie mam problemu, Wiśnia, ja tam lubię rywalizację. No i wręcz... Jak mam rywalizację, to jeszcze jestem lepszy. Otóż to, jak tam oddech na plecach się czuje, to zawsze człowiek jest czujniejszy. I bardziej skoncentrowany. To skoro, bardzo ci dziękuję za czas poświęcony. Miło było pogadać, dawno nie gadaliśmy. Ale widzę, że jesteś w doskonałej formie i w świetnym humorze, więc życzę... Skończyłem, młody w domu, Wszystko poukładane, na tak? Na trening. No, wszystko poukładane. Wszystko poukładane. To trzymaj się ciepło i do zobaczenia na kadrze niebawem. Musimy zaciągnąć do... Dzięki, musimy do food trucka zaciągnąć Zielka. Myślę, że z twoją pomocą to się może udać. Dobra. Trzymaj się ciepło. Ściskam. Pozdrawiam.